Witam serdecznie wszystkich udziałowców i inwestorów, gości i sympatyków Skyward Community w dniu 24 marca 2020 roku na webinarze odnośnie technologii strunowych, transportu strunowego. Tematem naszym będzie dzisiaj technologia, historia i sprawy bieżące. Powiem Państwu o tym, jak to się wszystko zaczęło. Jak również przedstawię ofertę możliwości zainwestowania w nasz biznes, bo mówimy tutaj o biznesie i to, czym na dzień dzisiejszy firma żyje, czyli te najistotniejsze sprawy. Ale żeby zrobić takie króciutkie wprowadzenie, ja w tej chwili puszczę Państwu taki dwuminutowy, 2,5-minutowy film, który nas wprowadzi w temat. Więc zapraszam serdecznie. Zamykamy. The world will double by 2050. Twice as many traffic jams. Twice as much air emissions. Half as many natural landscapes. No one has managed to create transport capable of solving these problems yet. Until Skyway offered its project. An innovative transport which moves above ground along high-strength string rails. Steel ropes inside the rails can make the Skyway flyover up to 3 times stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and safe. The construction requires almost no space on the ground. String transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost. The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide the best quality of transport, Skyway uses the most advanced technology, 3D experience digital platform, and American Haas equipment. It is used in aircraft and space rocket construction. The creator of the technology, the engineer, Anatoly Yunitsky, has been developing the Skyway project for over 40 years. He wrote dozens of scientific papers, received 2 UN grants, and launched the production of the string transport in 2016. Since then, Skyway has been introduced at 19 international exhibitions from Berlin to Singapore. The achievements of the project are discussed by the world media from CNN to TV Tokyo. New Skyway developments are demonstrated at the Eco Techno Park Test Center every year. 5 types of tracks, 11 kinds of string transport, and thousands of passengers in one place. Today, the project is preparing to enter the world market. One of the most ambitious projects, the Skyway Innovation Center in Sharjah, is being implemented in the United Arab Emirates. Tracks, laboratories, and infrastructure of the linear city. The Skyway Center will be the starting point of the project's development in the Middle East. Today, due to crowdfunding, hundreds of thousands of people have invested in the project, and the Skyway project is more than just transport for them. It is a safe future, real achievements, and a global idea. And you can also contribute to the development of this safe and future-oriented transport. Together, we can make the world better. Dziękuję. Mieliśmy krótkie wprowadzenie. Zapraszam Państwa na prezentację. Jeszcze raz serdecznie witam. Będziemy mówić dzisiaj o transporcie strunowym, o możliwości zainwestowania, a także jakie daje nam możliwości przyszłość ten właśnie rodzaj biznesu. Ale zaczniemy, proszę Państwa, od początku. Mówimy o Skyward Community, firmie, która i biznesie, w którym jesteśmy my udziałowcami. Natomiast serdecznie witam wszystkich nowych tutaj partnerów przyszłych, osoby, które są sympatykami, jak również osoby zainteresowane, aby otrzymać wiedzę, którą jesteśmy w stanie Państwu przekazać. Ja razem z Mariuszem Doczmańskim, bo jeszcze jedna osoba to robi,
Mariusz Duczmański mówi na temat duplikacji, prowadzenia biur, etc. Ja powiem Państwu o historii, o naszych możliwościach i o tym, czym się zajmujemy. Krótkie moje przedstawienie. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Od roku 90 do 2022, czyli obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą. W roku 2002-2007 ukończyłem studia wyższe, kierunek marketing ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast od roku 2016 jestem czynnym inwestorem w Skyward Community. Natomiast w latach 2018-2019 odbyłem takie szkolenie dla ambasadorów Skyward Community. Jest to ponad 104-osobowa grupa, która w tej chwili zajmuje się promowaniem tego biznesu, a także jego upowszechnianiem. Ale lecimy od początków, od historii. I drodzy Państwo, mamy rok 1914, jeszcze ówczesną Rosję carską. W fabryce słodyczy Niemen, jej właściciel dla urozmaicenia sprzedaży wprowadził takie kolorowe zdjęcia, karteczki, rysunki, które przedstawiały wizję artysty, jak ma wyglądać transport za 200 lat. Widzimy tutaj samochody, jakieś tam tramwaje, ale to, co nas najbardziej interesuje, drodzy Państwo, to jest eskapada, która jest na górnym poziomie. Czyli już sobie ten artysta wyobrażał, że za 200 lat będzie transport musiał być wyprowadzony albo powinien być wyprowadzony ze względu na natężenie ruchu na drogach i ulicach. Kolejne zdjęcie, widzicie tutaj chaos, duże zamieszanie, więc wszelkie niebezpieczeństwa, ale też mamy właśnie wyniesienie tej naszej eskapady i transportu na drugi poziom. I tak dzisiaj przechodzimy do dnia dzisiejszego. Widzimy tutaj zdjęcia z Bliskiego Wschodu i jakąś tam drogę, powiedzmy, między Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Tysiące samochodów, widzimy tutaj wielki ruch, a wielki ruch to również zagrożenia. Stwarzają też niebezpieczeństwa zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, dla podróżnych. Podobna sytuacja ma miejsce na drogach morskich. Widzimy tutaj porty, które są mocno załadowane towarowo. Do przewozu wiemy dokładnie, że w tej chwili świat to jest jedna wielka globalna wioska. I główne transporty, które idą z milionami ton produktów i towarów, odbywają się drogą morską, jak również lotniczą. I na to wszystko ma rozwiązanie, aby tę sytuację rozładować, transport surowcowy, gdzie widzicie Państwo tutaj nasze zdjęcie. Będę o nim mówił trochę później. Ale to, co człowiek stworzył, bardzo dobre drogi kolejowe, drogi asfaltowe, zarówno mosty, jak i tam wiadukty, to, co stworzył, przyroda próbuje w jakiś sposób odebrać i dlatego widzimy tutaj na załączonych obrazkach, że na drogach Bliskiego Wschodu i Dalekiego, tam gdzie mamy tereny takie pustynne, zasypywane są przez burze piaskowe, są te drogi, drodzy Państwo, niszczone, na północy globu mamy znowu śnieżyce, mrozy, a w naszej strefie klimatycznej deszcze nawalne, podtopienia, nawet z takimi lokalnymi huraganami, które po prostu niszczą naszą infrastrukturę. Czyli mamy dwa pierwsze problemy, z którymi dzisiaj się borykamy, aby ten transport przepływał płynnie i sprawnie, to jest przeciążenie tras transportowych i brak ich zabezpieczeń. Drugim, kolejnym problemem jest również to, że przemysł zarówno hutniczy, stalowy, jak i elektrownie i to, co robimy, żeby ten nasz system i styl życia w XXI wieku utrzymać, proszę Państwa, spowodowane jest tym, że czerpiemy bardzo dużo i mamy ogromne zapotrzebowania na energię wszelkie, zarówno elektryczną, ciepłą, etc. I ten zdjęcie, które tutaj wcześniej widzieliście Państwo, to jest taka alegoria, to jest taka przenośnia do tych dzisiejszych kominów fabrycznych. Po drugim poważnym problemem jest to, że my korzystamy z tych naszych dobrodziejstw energii, głównie wykorzystując złoża naturalne i przez to zatruwamy powietrze, wodę i grunty. I kolejny problem, jakim jest i stoi w rozwiązaniu dla naszych przyszłych inżynierów, polityków, władz lokalnych, to jest zanieczyszczenie środowiska, żeby nasze dzieci i przyszłe pokolenia mogły również żyć w takich warunkach jak my, albo jeszcze dużo lepsze. Natomiast ze względu na ogromne zapotrzebowanie energii elektrycznej,
Mamy ją głównie produkowaną z naturalnych źródeł energii. Drodzy Państwo, tych naturalnych złóż, czyli mamy węgla, gazu, ropy naftowej i energii nuklearnej. I ta energia nuklearna według mnie jest w tej chwili chyba najlepszym rozwiązaniem. Natomiast zaledwie 8% wodoru, a 2-3% ta zielona, mała kreseczka, która jest na tym wykresie, tutaj, to jest, proszę Państwa, OZE. To są te odnawialne źródła energii. I korzystamy z tego głównie z energii wiatrowej, wodnej i słonecznej. Natomiast jest to o tyle pułapka dla nas, że my mamy ogromne zapotrzebowania na właśnie na energię, natomiast ta produkcja tej energii zielonej jest naprawdę dzisiaj na bardzo, w bardzo znikomym procencie, ale nie mamy wyjścia, musimy z tego korzystać i uszykać takich technologii, które po prostu zastąpi nam te kopaliny naturalne. Mówimy o transporcie, mamy różne rodzaje transportu, transport samochodowy, morski, lotniczy, kolejowy, natomiast są również transporty tak zwane lokalne, które są wykorzystywane w określonym kierunku i znaczeniu. Między innymi mamy tutaj taki przykład takiego funikaru, czyli kolejki górskiej, która po prostu gdzieś tam przewozi z punktu A do punktu B na wzniesieniach. Mamy przeprawę wodną i ewentualne wykorzystanie jeszcze wyciągów narciarskich, która też dostarcza ludzi na wzgórza. Ale wszystkie one się charakteryzują tym, że one nie mają własnego napędu, tylko one korzystają z napędów zewnętrznych. W dwudziestoleciu międzywojennym ubiegłego wieku, drodzy Państwo, w Niemczech stworzono pojazd, który wyprowadzono na drugi poziom. To jest taki tramwaj, widzicie go, on jest nad rzeką. I on do dzisiaj chodzi. I on jest do dzisiaj używany, ale ze względu właśnie na jego skomplikowaną produkcję, na jego skomplikowaną konstrukcję, nie został zaimplementowany na stałe do współczesnego transportu. Podobną sytuację robili i zrobili partnerzy z Chin. Widzimy tutaj podobne rozwiązanie, ale już w nowoczesnej konstrukcji, w nowocześniejszej. Natomiast ze względu właśnie na jej trudność, zużycie dużych materiałów, energochłonność, nie zostało to zaimplementowane do powszechnego użytku. Natomiast kolejne rozwiązania, żebyście Państwo widzieli, to jest zarówno i kolej magnetyczna, i wiadukty. One wszystkie służyły do tego, żeby ten transport po prostu mógł się przemieszczać i żebyśmy mogli z niego korzystać. Natomiast świat idzie do przodu, znalazło się kilku panów takich szacownych, dżentelmenów, inżynierów, konstruktorów i oni mieli niewątpliwie ogromny wpływ na to, co się wydarzyło w wieku XX i XXI, ale też mieli ogromny wpływ na to, jak zaczerpnął z ich wiedzy i z ich technologii nasz twórca naszej technologii, pan Anatoli Junicki. To ten pan. I tak pokrótce kilka zdań o każdym z nim. Pierwszy to jest pan Henry Ford, który był twórcą samochodów marki Ford, ale też on wymyślił taśmę do produkcji samochodów, że ta produkcja szła dużo szybciej, taniej i przez to samochód został bardziej dostępny. Konstantin Ciołkowski to jest twórca kosmizmu radzieckiego. To jest pan, z którego bardzo mocno czerpał z jego wiedzy pan i czerpie pan Anatoli Junicki. Ponieważ pan Anatoli Junicki z wykształcenia jest konstruktorem rakiet kosmicznych i po prostu korzystał z jego wiedzy i rozwijał właśnie swoją. Ten pan szacowny to jest pan Gustav Eiffel, inżynier, konstruktor mostów żelaznych, żeliwnych i on, drodzy Państwo, zasłynął przede wszystkim z tego, że na ówczesne Expo w roku 1900 postawił w Paryżu wieżę Eiffla, która miała być tam zaledwie 20-30 lat, a stoi po dzień dzisiejszy i tak się wrosła w architekturę tego miasta, że praktycznie sobie dzisiaj nie wyobrażamy, żeby tej wieży w Paryżu nie było. Do Expo jeszcze wrócimy. No i Anatoli Junicki, konstruktor, twórca naszej technologii transportu strunowego, którą zajmuje się już od blisko 40 lat. I cóż to pan Junicki powiedział nam takiego
ciekawego i interesującego to, że my się tutaj znajdujemy dzisiaj Państwo na tym webinarze, jak również jesteśmy, wielu z nas jest, bo to już jest kilkaset tysięcy ludzi na całym świecie, jest inwestorami, wspomaga tą technologię. Otóż pan Junicki powiedział, że tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie jest gorsza od takich branż jak lotnictwo, kolej i przemysł samochodowy. Powiedział te słowa generalny konstruktor Skyway, pan Anatoli Junicki. Ja byłem kilka razy na ekofestiwalach, to są takie miejsca, drodzy Państwo, gdzie jest pokazywana i przedstawiana inwestorom i zarówno władzom administracyjnym, jak lokalnym, jak i rządowym, jak wygląda ta nasza technologia. Jest to miejsce, w którym się tą technologią chwalimy, pokazujemy na cały świat. Do tej pory się odbyło 6 takich ekofestiwali. Ja byłem na 3. Na pierwszym nie byłem, bo po prostu nie byłem jeszcze inwestorem, nie wiedziałem o tym, to było w roku 2016. Natomiast w roku 2017, 18, 19 byłem na trzykrotnie w Białorusi, w Mińsku, gdzie te festiwale, gdzie te ekofestiwale się odbywają. One się odbywają w miejscowości Marina Horka, 70 km na wschód od Mińska, stolicy Białorusi. I teraz pan Anatoli Junicki między innymi jest twórcą technologii transportu strunowego, jak również technologią takiego pomysłu jako miasta linearne. Na to dostał 2 granty z ONZ na pokazanie tej technologii światu i bezinwazyjnej technologii na wyniesienie transportu w przestrzeń okołoziemską. To jest temat następny, który będzie realizowany, on już jest po części realizowany. Natomiast my dzisiaj się zajmujemy technologią transportu strunowego. I to, drodzy Państwo, co artysta w tej carskiej Rosji chciał przewidzieć za 200 lat, wydarzyło się po niespełna 100 latach. I tutaj mamy już zdjęcia z realu. Widzimy tutaj właśnie Marina Horkę, miejsce, gdzie testowana i certyfikowana jest nasza technologia, gdzie tam są wszystkie nasze pojazdy testowane. I tu już widzicie zdjęcia z realu na 2 takich konstrukcjach uginającej się i na eskapadzie tak zwanej kratownicy. I 2 typy pojazdów, Nibbike U4621 oraz Unicar U4430T3. To jest pojazd hybrydowy, który jest od 20 nawet do 100 osób. Cała nasza konstrukcja, drodzy Państwo, technologia oparta jest właśnie na tej konstrukcji. W zależności od zastosowania ona ma różne konfiguracje, natomiast budowa jest taka sama. I to jest jeden z najważniejszych elementów, czyli ta nakładka. To znaczy wszystkie są ważne, przepraszam. Natomiast po niej toczą się stalowe koła naszych pojazdów. Pojazdy nasze są niezależne, one są samobieżne. To są pojazdy, które mają własny napęd i własny system sterowania. I po tej właśnie szynie one się toczą, tutaj jadą, tu hamują i tutaj również jest przekazywana energia. Natomiast wewnątrz tego korpusu, zaraz to wymarzę, żeby się nie myliło. Dobrze, będzie szybciej. A dalej, dobrze. Coś tu się nie składa dziś. Mamy, proszę Państwa, zamknięty profil, który, zamknięty taki korpus, w którym są naciągnięte pręty stalowe pod energią elektryczną. Wewnątrz jest specjalny beton opatentowany, który może pracować w temperaturach od plus 100 do minus 100 stopnia Celsjusza i jego zadaniem to jest przede wszystkim ochrona konserwacji tych strun, jak również wyciszenie tego. Czyli ma za zadanie pochłonięcie hałasu i robi to naprawdę dobrze. Ostatnio też mówiłem Państwu na webinarze, że nastąpiły kolejne prace. Było spotkanie takiej grupy inżynierów i konstruktorów z panem Junickim i dopracowali tą nakładkę jeszcze w lepszy sposób inżynierowie, że uzyskali takie jeszcze większe właściwości przewodzące energię, jak również, drodzy Państwo, miała te lepsze te własności hamujące, przekazujące energię i wyciszające. Także gratulujemy, fantastyczne wiadomość. Struna mała, szerokie zastosowanie, w świecie widzicie Państwo takich tutaj artystycznych, czyli mówimy o muzyce, czy jakichś tak występach cyrkowych, do poważnych konstrukcji budowlanych.
Mówię tutaj, drodzy Państwo, o wykorzystaniu strun w konstrukcjach strunobetonowych, jak w takich konstrukcjach żelbetowych. Mam na ten temat też wiedzę, ponieważ 22 lata pracowałem w budownictwie, prowadziłem firmę, więc wiem. I ona jest wykorzystywana właśnie w naszej, przykład wykorzystania naszego transportu, jak również mamy tutaj przykład wykorzystania kratownicy, czyli tutaj mówimy w tej chwili o wieży Eiffla. Mamy dwa przykłady wykorzystania konstrukcji mostu strunowego. Zobaczcie Państwo, to też jest konstrukcja strunowa, ale widzicie, że to jest tak, tysiące ton betonu, stali, asfalt, też te pręty tu zabetonowane, naprężone i nasza konstrukcja, widzicie, lekka, gdzie po tej konstrukcji uginającej się możemy przewieźć. Tutaj akurat w tym wypadku mamy pokazany transport osobowy, gdzie przy w pełni wybudowanej infrastrukturze możemy przewieźć nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę. Natomiast my również mamy rozwiązania dla przewozu transportu towarowego. I to jest taka makieta, schemat pokazany, jak ta nasza struna jest zamontowana. I widzimy tutaj to, co jest podstawą, czyli mamy tak, nasza konstrukcja jest na słupach. To jest wszystko zakotwione w gruncie, więc przez to my jesteśmy na tyle atrakcyjni dla przyszłych inwestorów, drodzy Państwo, że nie trzeba tego gruntu wykupywać, tak jak mamy to w przypadku dróg asfaltowych czy kolejowych. Nawet teraz mogę powiedzieć o morskich, bo wiecie doskonale, że w Polsce jest przebudowa tej Mierzei Wiślanej, to tam dopiero poszły koszty niesamowite. Dalej mamy strunę, która jest zakotwiona, widzicie, od punktu A do punktu B. To mogą być nawet na poziomie od 50 do 400 metrów, natomiast stężenie tej konstrukcji jest nawet do 5 kilometrów. I takimi miejscami stężenia są wykorzystywane nasze przystanki, miejsca, gdzie dokują nasze pojazdy. Natomiast co chciałem Państwu powiedzieć, że ze względu na budowę naszej konstrukcji, my nie mamy problemów, żeby to robić i w zmarzlinie, i w bagnach, i drodzy Państwo, i w jakichś tam terenach górzystych, bo przez to, że to jest wywyższone, to możemy te naturalne przeszkody topograficzne ominąć. Ogromną zaletą naszego transportu jest również to, że my możemy, drodzy Państwo, tę naszą technologię zarówno implementować do nowych, jak i już do istniejących dróg. I tu mamy doskonały przykład pokazania tego, że mamy poprowadzoną jakąś tam drogę miejską, może to być również autostrada, widzicie tutaj mocne zakorkowanie, zatłoczenie. Natomiast nasz transport jest wywyższony na drugi poziom i drodzy Państwo, my możemy nawet przewozić transport osobowy do od 120 do 500 km na godzinę, natomiast dotyczący transportu towarowego nawet do 120. Więc widzicie, jaką my mamy ogromną zaletę, jakim jesteśmy w ogóle rozwiązaniem dla tych dzisiejszych dróg, a również zagrożeniem dla istniejącego transportu, dla tego biznesu całego, który naprawdę robi nam mocno pod górę, bo nas dosyć mocno hejtują, ale my z tego wychodzimy ogromną ręką. Dużym właśnie takim taką cechą i zaletą, że to jest, się mówi o nas coraz lepiej, bardzo dobrze, jest to, że wiadomości o transporcie strunowym rozchodzą się błyskawicznie po całym świecie i kończące się Expo 2021 w roku 2022 w Dubaju bardzo mocno tą naszą technologię też rozpropagowało. Tu mamy, proszę Państwa, pokazane trzy rodzaje naszych dróg tych strunowych, czyli mamy półsztywną, kratownicę i uginającą się. One są ze sobą, jeżeli chodzi o pojazdy, kompatybilne. Także ja miałem okazję jechać i taką, powiedzmy tym pojazdem po tej strunie, więc nie ma najmniejszego problemu. Właśnie to jest to zdjęcie, które wcześniej tu powiedziałem Państwu, że jechałem. Ja jechałem tym pojazdem po tej konstrukcji. Zarówno w roku 2018, jak i 2019. To są zdjęcia z realu, z Marina Horki, z tego naszego poligonu. A cechą szczególną i naprawdę taką bardzo godną uwagi i bardzo interesującą dla naszych inwestorów jest również to, że my możemy implementować naszą technologię do budynków już istniejących. I tu widzicie doskonały przykład takiego wykorzystania. Przypuśćmy, że to jest jakieś tam stacja metra, drodzy Państwo, czy jakaś nawet galeria handlowa,
to zobaczcie, że wyprowadzając transport na drugi poziom, możemy spokojnie przejść przez budynek, nie naruszając jego konstrukcji. Czyli takie cztery problemy, które mamy do rozwiązania i które rozwiązuje transport strunowy. To jest przeciążenie tras transportowych, brak zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska i wysokie zużycie energii. Wysokie zużycie energii z tego względu, że nasze, proszę Państwa, pojazdy są napędzane za pomocą technologii wiatrowej, morskiej i tych źródeł odnawialnych. Mówimy o transporcie, a transport to przede wszystkim to, jakie on ma też, drodzy Państwo, właściwości jazdne i trakcyjne, ale też to, że on poprzez swój ruch robi, jak to mówią, energię, a energię potrzebuje coś, co zużywa paliwo, czyli żebyśmy to mogli jechać naprzód. I tak weźmy przykład samochodu. Widzimy tutaj pierwsze samochody, które powstały w ubiegłym wieku, na samym początku, więc nikt tam nie patrzył na ilość spalania tam paliwa czy benzyny. Natomiast dzisiejsze samochody mają być przede wszystkim sprawne, bezpieczne i mało paliwożerne albo oszczędne. I wiąże to się z tym, że tak zwane pojazdy użytkowe, czy to będą Mercedesy, czy to będą, drodzy Państwo, jakieś tam Fiaty, to nie ma znaczenia. Ich zadaniem jest to, że im szybciej jedziemy, tym, drodzy Państwo, to zużycie paliwa nam rośnie, z tego względu, że rośnie nam opór powietrza. Na przykład w bolidach ma zupełnie znaczenie. Tu powietrze ma ten samochód przytrzymywać, bo by nam po prostu mógł odfrunąć przy dużych prędkościach. I teraz my uzyskaliśmy współczynnik oporu powietrza na poziomie CX 0,065. Drodzy Państwo, absolutnie nie do osiągnięcia dla pojazdów, które poruszają się po drodze, ponieważ my nie mamy tak zwanego tutaj przyziemia i oporu tutaj przy ziemi. Natomiast pojazdy użytkowe, które tutaj widzicie, samochody, uzyskały najlepszy wynik na poziomie 0,4, natomiast bolidy, te wyścigówki mają CX 0,2. Czyli widzicie Państwo, jak oni są jeszcze daleko za nami. A to się wiąże wszystko z kosztem zużycia paliwa i kosztem, drodzy Państwa, w przeliczeniu na jednego pasażera. No i przykład naszego Unibusa U4210. Przy 100 km na godzinie 14 pasażerów zużywa zaledwie 3 litry paliwa. W przeliczeniu na osobę to jest tylko szklanka, więc dajcie mi dzisiaj taki pojazd, który zabierze taką ilość ludzi i pali takiej ilości paliwa. No jest to wykonalne na dzień dzisiejszy. Następnym naszym pojazdem, który jest naprawdę, o którym trzeba wspomnieć tutaj, to jest nasz Unibus U4365, tak zwany Unilot. Pojazd 6-osobowy, w tej chwili są projektowane pojazdy 24-osobowe z łazienkami, drodzy Państwo. Ostatnio tam Mariusz Duczmański fajnie o nim opowiadał. Gdzie będzie jechał nie 500, a 600 km, więc tutaj mamy ten, który jedzie 500 i widzicie przy zużyciu na 100 km ma zaledwie 0,93, więc to jest pojazd, który będzie alternatywą dla ruchu samolotowego. I kolejny przykład z realu, Unibike U4621, pojazd, który waży, drodzy Państwo, około 750 kg, zabiera 6 osób plus ładunek, czyli możemy powiedzieć drugie tyle, i on po takiej delikatnej konstrukcji, można powiedzieć, bo są dwa naprawdę, to ja widziałem to w realu, to wygląda jak dwie paczki, jak paczka zapałek ta jedna struna. On z takim, proszę Państwa, z takim obciążeniem, z tą ilością pasażerów i jeżdżący z prędkością do 120 km na godzinę, porusza się ten pojazd po takiej konstrukcji. To naprawdę jest rewelacja. I wierzcie mi, że my dzięki tej technologii to będziemy i wojujemy i zawojujemy cały świat. Bo przewidywania są takie, że połowa globu będzie korzystała z naszej technologii. Możecie się zastanawiać, mogą być tutaj pytania, czy to jest bezpieczne, jak to jest skonstruowane. Otóż, drodzy Państwo, jak powiedziałem Wam wcześniej, koła, które jadą po tej naszej nasadce, to są zarówno elementem napędzającym, bo każdy pojazd jest niezależny, jak również elementem hamującym. Do tego mamy ten specjalny system tutaj antywykolejeniowy. To jest wszystko opatentowane, certyfikowane. My mamy na to patenty zarówno na nasze pojazdy w tej strefie takiej
umiarkowanej, jak my jesteśmy. A w listopadzie dostaliśmy kolejny patent, drodzy Państwo, na trasy w tych krajach tropikalnych. I teraz zobaczmy, jak my wyglądamy w stosunku do naszej konkurencji. Tu widzimy typowy przykład wybudowania dróg takich szybkiego ruchu, miejskich autostrad. Nie ma to znaczenia, widzimy, to się wiąże z potężnymi pracami ziemnymi, zaangażowaniem sprzętu, ludzi, wykupem ziemi. To kosztuje naprawdę ogromne pieniądze. Tutaj kolejny przykład dla transportu kolejowego, gdzie trzeba często gęsto wysadzać jakieś tam skały, góry, proszę Państwa, żeby ten teren, żeby te tereny, te trasy przeprowadzić, wróć. I to się wiąże z ogromnymi kosztami. A teraz zobaczycie, jak my wyglądamy na tle konkurencji. Ja zawsze będę mówił o tym pierwszym przykładzie, a resztę będę Wam dokładał. Koszt kapitału, my tu się spotkaliśmy dla biznesu, drodzy Państwo, i o tym biznesie będziemy mówić. Nasz transport to ta zieleń. Wybudowanie trasy w zależności od przyjętego rozwiązania, czyli konstrukcji, czy to będzie uginająca się, półsztywna, czy proszę Państwa, czy ta eskapada, to są koszty od 4 do 10 milionów dolarów za kilometr bieżący. Natomiast skrajny przykład, jeżeli weźmiemy metra, to tutaj już kwoty naprawdę robią się astronomiczne, bo tutaj dochodzimy nawet do 150 milionów za kilometr bieżący. Natomiast to, co jeszcze inwestorów interesuje bardzo mocno, to jest stopa zwrotu, czyli kiedy ten biznes się wróci po zainwestowaniu. I nasze szacunki mówią 7-8 lat przy wybudowanej infrastrukturze, natomiast takiego metra no może nawet dojść do lat 40. Dzisiaj wejdziemy sobie dla przykładu drugi element, przepustowość, czyli ile my możemy przewieźć pasażerów. My mamy porównanie jedynie, drodzy Państwo, mogą się z nami porównywać metra, chociaż one i tak nie mają takiej ilości, bo przy wybudowanej infrastrukturze my możemy przewieźć nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę, a metro moskiewskie, które jest w tej chwili największe i ma największą przepustowość, przewozi 10 tysięcy pasażerów na godzinę, więc i tak są daleko w tyle za nami. Mamy w tej chwili, drodzy Państwo, 11 typów naszych pojazdów, 7 osobowych i 3 towarowe. I tak widzimy tutaj od tego najmniejszego, powiedzmy, Unividu, takiego, który będzie pojazdem turystycznym, czy Unibajka, który będzie zastępował nasze samochody osobowe, do pojazdu, powiedzmy, hybrydowego. On jest w tej chwili bardzo mocno też rozbudowywany i testowany, bo to jest pojazd, który może przewieźć od 20 nawet do 100 osób. Po pojazdy towarowe, łącznie z tym, widzicie Państwo, tym naszym tutaj ślimakiem, to wszystko jest zrobione po to, aby nasza oferta była jeszcze bardziej atrakcyjna i w zasadzie powiem Państwu, bardzo duże zainteresowanie jest właśnie tym pojazdem. On naprawdę budzi ogromne zainteresowanie, bo tutaj przewóz z tego, co wyliczyli fachowcy, może być nawet cent za tonę. No to widzicie Państwo, że to jest naprawdę bardzo nieduże. Natomiast mamy jeszcze pojazdy takie do przewozu materiałów sypkich i zamkniętych, takich coś a la paczkomat. One są wszystkie, mają własny napęd, zarówno te towarowe, jak i osobowe. Wszystko to jest sterowane za pomocą technologii blockchain, taką jak jest zbudowane są kryptowaluty, więc nie ma szans, żeby ktoś tam z zewnątrz się do tego dostał. Więc też ogromne bezpieczeństwo. I widzicie przykład wykorzystania kontenerów. Zobaczcie, tu jest bardzo dobre zdjęcie, gdzie pokazuje nam tysiące pojazdów kontenerowych, i nasz transport, gdzie bez problemu, drodzy Państwo, z prędkością nawet do 120 km na godzinę może przewozić takie kontenery, to życzę tego tutaj tym wszystkim panom, co tu siedzą i współczuję im za to ich pracę. Natomiast na tej naszej eskapadzie dodatkowo jeszcze mogą na dolnym pokładzie, widzicie, kierować się ruchem, drodzy Państwo, tym osobowym, a na tej konstrukcji dodatkowo można jeszcze poprowadzić media typu woda, prąd, jakiś tam światłowód i wykorzystać to przy okazji przy budowie tego transportu do dalszego rozwoju swoich tam miast i wsi.
Przykład kolejny to jest fotomontaż zrobiony, ale takie doskonałe zdjęcie pokazuje, tutaj już mówiłem Państwu na temat tego. Natomiast to jest projekt, którym ja jestem zafascynowany osobiście, zakochany. Uważam, że to jest tak genialne rozwiązanie, że długo, długo na świecie nikt tego nie dokona. A tego nie dokona nikt, bo my już z tą technologią wejdziemy na świat. To jest system morski. I wyobraźcie sobie Państwo, że my z naszymi tymi trasami tutaj możemy wychodzić od 15 do 25 kilometrów w głąb burzy i oceanu bez konieczności budowania portów i bezpośrednio możemy dostarczać tam towary zarówno takie, widzicie, zamknięte, jak tam jakieś paczki, coś takiego po towary sypkie, gdzie był tam przed chwilą pokazany ten ślimak i na przykład czerpać z jakichś kopalni, z jakichś terenów trudno dostępnych, górzystych, bezpośrednio na statki i kontenerowe. Trochę się pochwalimy, bo to jest też ważne, jakie mamy dokumenty, jakie mamy, drodzy Państwo, certyfikaty i dwa takie najważniejsze, które są, to jest ten otrzymany w lutym 2018 roku, ISO 9001-2015, certyfikująca jednostka była TIF Thuringen, to jest nasz pierwszy certyfikat ISO, natomiast w październiku ubiegłego roku dostaliśmy drugi certyfikat na naszą technologię odnośnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i możemy już tamte certyfikaty używać do sprzedaży naszych produktów w tej strefie takiej tropikalnej. Fantastyczna wiadomość. Następna, kolejna. Mamy tych certyfikatów, drodzy Państwo, patentów, dyplomów już ponad 100, a to tylko wszystko świadczy o nas, że jesteśmy naprawdę firmą na najwyższych standardach światowych. To są nasze budynki, które są naszą własnością. To jest budynek wybudowany w 2019 roku, oddany do użytku. W nim się mieści ponad 80 biur projektowych, które współpracują odnośnie technologii transportu strunowego i innych, bo też również takie mamy. Budynek jest wybudowany po to, że przede wszystkim nie wynajmujemy, czyli oszczędzamy pieniądze inwestorów. Dwa, dla zachowania tajemnicy naszej technologii, bo wywiad nie śpi gospodarczy, drodzy Państwo, i poprzez to, że jak mieliśmy kilka wcześniej tych biur rozparcelowanych na terenie Mińska, czy stolicy Białorusi, to po prostu ta informacja była mniej płynna jak jest teraz. To wszystko jest w tej chwili kompatybilne, współpracuje i pracuje tutaj blisko 600 osób, mówię, w 80 biurach projektowych. Ten budynek był naszym budynkiem pierwszym, też również tutaj są działy jakieś tam konstrukcyjne i duma ogromna, drodzy Państwo, nasza, 3 zakłady produkcyjne, w którym produkowane są wszystkie typy naszych pojazdów, gdzie one są tutaj, przechodzą konstrukcję, jak również ten cały modeling, wyposażone, drodzy Państwo, w najnowsze maszyny i urządzenia, które mamy sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych, Japonii i Włoch. Taka informacja dla naszych przyszłych inwestorów i obecnych ze względu na zawirowania, które w tej chwili się dzieją na świecie. Wiem doskonale, o co chodzi. Muszę Państwu powiedzieć, że mamy już oświadczenie firmy, że my jesteśmy firmą, która jest zarejestrowana na Wyspach Marszala, w Cyprze. Jesteśmy poza tymi ograniczeniami, które są w tej chwili nałożone, sankcje na Białoruś, jak również to, że zakupione materiały, które są potrzebne do realizacji naszych zamówień i produkcji w roku 2022, już są w pełni dostarczone do zakładów w Mińsku i nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Natomiast to, co się dzieje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w ogóle nie wpływa na ta sytuacja, w ogóle nie ma żadnego wpływu. Natomiast idziemy dalej. Mamy tutaj miejsce, które jest miejscem szczególnym, bardzo ważnym, niezwykle istotnym, ponieważ to jest nasz poligon, miejsce certyfikacji naszej technologii. Tu mamy teren po byłym poligonie takim wojskowym. Dostaliśmy go od ówczesnego, obecnego prezydenta Białorusi, pana Łukaszenki. To jest blisko 50 hektarów. Już tu jest po rekultywacji teren, w którym jest w tej chwili nasz ekotechnopark, gdzie jest realizowana i, drodzy Państwo, certyfikowana nasze pojazdy i nasza technologia.
To jest zdjęcie z 2019 roku. Na dzień dzisiejszy nie mamy zdjęć jeszcze z roku 2022. Za chwilę będą, bo już mamy nowe prezentacje. Myślę, że w ciągu miesiąca będziecie Państwo widzieć nowe zdjęcia. Natomiast tutaj dołożone są jeszcze dwie trasy, bo tu jest tras 5, natomiast w tej chwili jest 7 tras zrobionych do certyfikowania naszej technologii. Ja byłem tam trzykrotnie w roku 2017, 2018 i 2019. Znam to miejsce. No i teraz tu jest też przekazane na tym zdjęciu, proszę Państwa, filozofia naszej firmy. Otóż transport strunowy, on się charakteryzuje przede wszystkim tym, że on jest na drugim poziomie. I ten drugi poziom, to tutaj widzicie doskonale, to on jest właśnie po to, że na dole to ma tutaj na gruncie być zielono, pachnąco, drodzy Państwo, mają być zboża, trawy, rosną drzewa, krzewy, natomiast transport trzeba wynosić na drugi poziom, nie betonować tej naszej gleby, nie przekopywać niepotrzebnie, bo w transporcie naszym strunowym potrzebujemy zaledwie naprawdę niewiele gruntu po to, żeby tylko zrobić te supy i zamontować nasze te kotwice do zakotwiczone supy, żebyśmy mogli tą naszą konstrukcję wynosić na drugi poziom. I tu macie przykład, tu jest sady, tu są sady, tu widzicie zieleń, a pojazdy sobie na drugim poziomie jeżdżą. I przykład wykorzystania miejsc, które będą jednocześnie stężeniem naszej konstrukcji, jak mówiłem, że tam nawet do 5 km to stężenie może być, gdzie jest wykorzystane, może być wykorzystane na działalność taką komercyjną, bo tu mamy przystanek, gdzie dokowany jest na przykład pojazd na dolnym i górnym poziomie, a na dole może być, drodzy Państwo, jakieś tam usługi, restauracje, sklepy, etc. W Marina Horce jest to miejsce szczególne, bo tam jest Muzeum Techniki i Muzeum Pracy Pana Junickiego, jaką przeprowadził od blisko 40 lat. No i miejsce szczególne. Tutaj są naprawdę skierowane ogromne siły i zaangażowanie naszych inżynierów i właścicieli, bo to jest centrum innowacyjne w Szardży. Szardża to jest jeden z kilku Emiratów, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Około 70 km od Dubaju się mieści. Miałem okazję tam być w roku 2019. W tej chwili przyjeżdża tam wiele delegacji, wiele wycieczek, również nasi inwestorzy. Zobaczycie to Państwo za chwilę. Ponieważ mamy tam już uruchomione kilka tras certyfikowanych, jak mówiłem, jak również to, że dostaliśmy to ISO i możemy już z pojazdami tego typu, jak widzicie ten Tropical tutaj, ten pojazd uzyskał już takie zezwolenia, takie certyfikaty, że może być już sprzedawany jako gotowa technologia. I to wszystko w podzięce dzięki panu szejkowi, sultanowi bin Mahmudowi Al-Kaszmiemu, to jest szejk, drodzy Państwo, Emiratu Szardży. To jest niezwykle wykształcona osoba, on jest doktorem chemikiem i naprawdę bardzo mocno wspomaga naszą technologię. Był kilka razy na naszych budowach. Możecie to zobaczyć w takich materiałach archiwalnych, jak również na YouTube. No i rzecz, która jest nieodzowna i współpracuje z naszą technologią, to jest tak zwany ekodom. Bo to wszystko jest, drodzy Państwo, związane z przyszłością. To jest te miasta linearne, o których Wam mówiłem wcześniej, że pan Junicki dostał na nie granty z ONZ-u. I otóż te miasta, te domy, ekodomy i te miasta linearne, one są we współpracy z technologią strunową, bo zamysł jest taki, żeby te domy, które tutaj Państwo widzicie, tak, były tak ustawione, że one do dojścia do transportu strunowego, żeby miały tam w granicach 5-7 minut, żebyśmy się tam właśnie przemieszczali, czy tam do centrum miasta, czy gdzieś dalej. No i tu mamy dwa takie przykłady pokazane. Widzicie tą eskapadę naszą tutaj na tym poziomie, może kolor zmienił, czerwony. Tutaj widzicie eskapadę, gdzie po prostu jeżdżą pojazdy tam te szybsze, mogą jeździć towarowe i osobowe. Natomiast możemy tu też poprowadzić, jak mówiłem wcześniej, wodę, gaz, drodzy Państwo, może poprowadzić światłowód. I to jest dużo tańsze i bardziej dostępne jak w ziemi. A na przykład na górnym tym poziomie już mamy, powiedzmy, międzymiastowe czy nawet międzynarodowe tam trasy. To jest też sposób pokazania, jak można zagospodarować pustynię. No tu chodziło, że takie miasto linearne może powstać na terenach pustynnych,
z wykorzystaniem naszej technologii, między innymi wykorzystaniem produkcji humusu, bo jeden z naszych działów naszej firmy właśnie zajmuje się tym, że mamy produkcję humusu i ta ziemia właśnie miała wzbogacić te tereny pustynne, a przez to zazielenić, zalesić te miasta nasze pustynne, czyli tak zwane miasta linearne, zarówno na pustynnych, jak i w innych terenach. No, chodzi o to, że to jest nowe pojęcie w urbanistyce. I tak reasumując, drodzy Państwo, ten transport strunowy to jest tak, innowacyjny, jedyny na świecie, nie ma innego, nie możemy go porównywać do żadnych kolejek górskich, jak tam nieraz ktoś chce Wam takie opowiadać, niestworzone rzeczy, nadziemny, bo mam od 5 do 150 metrów, z wysoką prędkością do 120 km dla transportu towarowego, do 500, nawet 600 w tej chwili dla transportu osobowego. Bezpieczny, na drugim poziomie ekonomiczny. Widzicie, jakie były koszty budowy, jakie są koszty eksploatacji, stopy zwrotu łatwointegralne, nowe i zarówno budownictwo, jak i to, które jest w tej chwili, czyli jest do implementacji i przyjazne środowisku, bo my do zasilania naszego transportu używamy przede wszystkim, drodzy Państwo, energii ze źródeł odnawialnych i też między innymi tym zajmują się nasze działy inżynierskie. Tyle o technologii transportu strunowego. Przechodzimy do dalszego etapu, drodzy Państwo, o tym, jak możecie zostać stuprocentowymi partnerami w naszym biznesie. Nasz biznes, o którym tu w tej chwili mówimy, jest finansowany w społecznościowym finansowaniu, tak zwanym crowdfundingu. I drodzy Państwo, pani Unicki pracuje nad nim już od blisko 40 lat. Widzicie rok 1978. Natomiast w tej formie, co my tutaj się dzisiaj znaleźliśmy, jest od roku 2014. Natomiast my jesteśmy w roku 2022. Cały ten projekt składa się z 15 etapów. Natomiast na dzień dzisiejszy jesteśmy w 14 etapie, drugim podetapie. Więc zostało nam niewiele do 15 etapu. 15 etap to jest etap, w którym już jest nasza technologia certyfikowana. Mamy pełne patenty, drodzy Państwo. Mamy wypłaconą jedną dywidendę jako udziałowcy, tak? I wychodzimy z tą technologią na świat, czyli już możemy ją sprzedawać jako gotowy produkt. Do tego jest naprawdę niewiele. Dlaczego ja to Państwu o tym mówię? Bo w tym programie 1.15, w którym jesteśmy, jest to niezwykle ważny program, bo jeżeli ta technologia zostanie sprzedawana na świat, a będzie, to my jako uczestnicy tego programu 1.15 będziemy mieć jeszcze dodatkowe przywileje. Otóż będziemy mogli być też uczestnikami w programach tych tak zwanych komercyjnych, gdzie mamy zapewnione w każdej trasie wybudowanej około 20%. Te 20% bez względu, czy my wybudujemy obwodnicę w koło Moskwy, czy wybudujemy drogę do Paryża, powiedzmy z Berlina, to zawsze 20% w tej trasie będzie należało do firmy, bo to jest po to, żeby było na rozwój i na wypłatę dywidendy dla udziałowców. A taka rzecz tutaj ma miejsce, drodzy Państwo. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Ale zanim do tego dojdę, to muszę Państwu powiedzieć, że wydarzyła się rzecz naprawdę spektakularna. Bo dzisiaj mamy 4 marca, a 3 dni temu weszła w ofertę, bardzo atrakcyjna oferta, Expo Limited. To jest oferta, która się skończy dosłownie za parę dni, bo 31 marca i ona jest takim uhonorowaniem targów Expo, które w tej chwili się odbywają w Dubaju. I na tych targach, drodzy Państwo, było około 11 milionów ludzi. Targi trwają od października, kończą się na końcu marca. I teraz chcę Państwu powiedzieć, że my mamy coś takiego jak dyskonto. Dyskonto to jest ilość położonych pieniędzy, centów na jednego dolara. W memorandum firmy mamy zapisany taki zapis, który mówi, że jeden udział równa się 1 dolar. To będzie wszystko po zakończeniu 15 etapu. I teraz
chcę Państwu coś pokazać i wrócić do tego. Zobaczcie, że w tej chwili, ja to jeszcze podwiększę, najwyższe dyskonto, jakie jest w tej chwili w firmie oferowane bez promocji Expo, to jest 54. To jest za 150 tysięcy dolarów za gotówkę. Zobaczcie Państwo, są naprawdę poważne pieniądze. Tych udziałów też jest bardzo dużo, bo jest ponad 8 milionów, ale to jest za gotówkę tyle. I nie ma wyższego. Ale gdy się cofniemy dwa slajdy dalej, to zobaczcie Państwo, jaką dostaliśmy niezwykłą ofertę od firmy właśnie na uhonorowanie tego Expo, że możemy mieć nawet dyskonto za 80, czyli za 1200 dolarów przy płatności gotówką. Możemy mieć dyskonto 80, czyli drodzy Państwo, tych udziałów będzie naprawdę bardzo dużo. Teraz w zależności od tego, bo będziemy mieli około 90 tysięcy. Ale gdybyśmy wzięli przykład takiego dyskonta, żebyśmy go wzięli, drodzy Państwo, na raty, na 6 rat, to wtedy to dyskonto jest troszeczkę niższe, bo 70, widzicie? I możecie uzyskać 84 tysiące. 84 tysiące udziałów za 1200 dolarów. Dla porównania. Cofnę się, bo muszę iść dalej. Zobaczcie ofertę za 1000 dolarów. Dzisiejszą. Ta, która jest cały czas dostępna. 1000 dolarów, 28 tysięcy. Bo tu jest dyskonto 28. Czyli jest 3 razy niższe, jak to, które byście mogli sobie wziąć w tej chwili, w tej promocji Expo Limited. Proszę, spójrzcie jeszcze raz. 28 tysięcy, dyskonto 28, te 1000 dolarów. A tutaj macie 1200 dolarów w ratach i z dyskontem 70. Nie ma takich ofert. Proszę Państwa, takie oferty się zdarzają naprawdę sporadycznie. Jeżeli tylko macie możliwość, wy albo wasi partnerzy, to proszę się naprawdę zastanowić, ale to tak mówią, dzisiaj myślisz, a za godzinę już inwestujesz, z tego względu, że naprawdę to zostało kilka dni i takie oferty zdarzają się bardzo rzadko. Jest w tej chwili Expo, które się kończy i za kilka dni raz, że nie będzie tej oferty, a dwa, ja nie przewiduję, żeby w najbliższym czasie była jakaś oferta taka specjalna, bo nawet nie ma ku temu jakiegoś tam wielkiego święta. Więc jeżeli macie taką okazję, proszę bardzo, wejdźcie do swoich biur osobistych, powiedzcie o tym swoim partnerom, swoim rodzinom, bo takie okazje zdarzają się raz na rok, a może już być, może to będzie nasza ostatnia oferta przed sprzedażą. Ja tego nie umiem Państwu powiedzieć. Natomiast to jest oferta genialna, jeżeli chodzi o dyskonto i oczywiście możecie takich pakietów sobie kupić nieskończoną ilość. Nie możecie natomiast tej oferty przekazywać innym osobom, nie ma takiej możliwości i możecie tę ofertę płacić z konta podstawowego albo bonusowego. Bonusowe konto to jest dla osób, które współpracują z nami jako partnerzy i otrzymują prowizję od pozyskania partnera w pierwszej linii. Natomiast oferta, która jest dostępna cały czas, drodzy Państwo, to jest oferta, którą tutaj widzicie od takich pozycji InnoTranspo Student. Ona jest, InnoTrans ma taką zasadniczą tutaj cechę, że im wyżej inwestujemy, drodzy Państwo, no to mamy wyższe dyskonto i więcej udziału. Widzicie, 1000 dolarów, 30 tysięcy udziałów, dyskonto 30, następny 1000. 34 dyskonto, 34, aż do 44. I to jest tylko oferta w danym etapie i podetapie. Oferty dla maluszka i studenta to dla naszych dzieci. One się charakteryzują tym, że tutaj zakupujemy pakiet na osoby niepełnoletnie na swoje nazwisko,
Natomiast po uzyskaniu pełnoletności, po przeprowadzeniu tam spraw tych takich przepisowych z firmy, dokumentów, one przechodzą z automatu na ich konta własne. Dalej, mamy bardzo duże pakiety dla tak zwanych krupnych inwestorów, jak w branży mówimy, czyli bardzo dużych inwestorów za ogromne pieniądze. Widzicie Państwo, 150 tysięcy za gotówkę, dyskonto 54, a tam macie 1200 dolarów i dyskonto 80 za gotówkę, więc to jest nieporównywalne. Następnie pakiety też duże za gotówkę, zobaczcie, 5000 dolarów, 165 tysięcy, i pakiet za 50 tysięcy dolarów, proszę Państwa, 2 miliony 300 udziałów. One się charakteryzują tym, że też te dyskonta są troszeczkę większe i możemy je płacić przez 5 miesięcy w ratach równych. Natomiast pakiety, które są takie najbardziej popularne, to pakiety od 250 do 2000 dolarów. One też są z możliwością płacenia na raty. Stały przez 5 miesięcy. No i teraz ja Państwu powiem taką moją filozofię, jak ja to robię zawsze i mówię do inwestorów, jak możesz kupić pakiet, to kup mały, przykładowo taki i ten większy. Wytłumaczę, o co chodzi. My mamy możliwość inwestowania, która będzie, która ma trzy możliwości później uzyskania profitu z tego. A więc pierwsza to kupujemy, trzymamy aż te pakiety, wartość tych udziałów wzrośnie, mówiłem, jeden udział, jeden dolar. Drugi, otrzymujemy dywidendę, oczywiście po tym, jak firma ma zysk. I trzecia sprawa to jest, trzymamy sobie na jesień życia i możemy po prostu z tych udziałów skorzystać później, bo z roku na rok one będą naprawdę rosły w cenie, ale drodzy Państwo, możemy je również przekazać naszym rodzinom, bo nasze udziały są dziedziczne. I weźmy sobie taki przykład tego startu. Mamy 5250 plus za podwójną wpłatę, powiedzmy, mamy 5500 udziałów, czyli równa się to 5500 dolarów na przykładu. A tu mamy drugi pakiet za 2000 dolarów. Drodzy Państwo, mamy ich udziałów 60 tysięcy, czyli przyszła pora, weszliśmy na giełdę, możemy sprzedać jeden udział za 1 dolar. Sprzedaliśmy ten mały pakiet, mamy 5,5 tysiąca dolarów, inwestycja nas kosztowała 2,5 tysiąca. Płacimy od niej podatek, odejmujemy nasz wkład, zostało nam tam jeszcze część pieniędzy, możemy to wykorzystać na potrzeby własne, reinwestycji, a ten większy pakiet, przykładowo ten, zostawiamy sobie na to, żeby pobrać dywidendę, na zwrot wartości, ewentualnie na jesień życia lub przekazanie go dla naszych potomnych. To jest moja definicja. Ja tak robię, mówię moim partnerom i naprawdę ona z dużym takim oddźwiękiem pozytywnym się, proszę Państwa, jest odbierana. Chciałbym jeszcze jedną rzecz nadmienić. Moi drodzy Państwo, my jesteśmy partnerami, bo wiele osób tutaj na tym webinarze jest, tych, co nas słucha też. Natomiast żebyśmy się zapisali do firmy, to jest to oczywiście za darmo. Tu nie ma przymusu, żebyśmy my wpłacali jakieś pieniądze. Ale jeżeli chcemy zostać takim stuprocentowym partnerem i udziałowcą firmy, to należałoby zainwestować i zakupić sobie pakiet. I teraz, drodzy Państwo, są dwa rodzaje inwestorów. Inwestorzy, którzy mają jakieś tam środki na to przeznaczone, wykupują w zależności od zamożności portfela swój pakiet, ale są też osoby, które albo partnerzy, którzy nie mają, ale mają możliwości, mają kontakty i poprzez swoje zaangażowanie i pracę pozyskują partnerów do firmy, którzy są zainteresowani zainwestowaniem w to. Jeżeli się nam to uda zrobić, że jeżeli my takich partnerów znajdziemy, to drodzy Państwo, jako partnerzy też firmy, za to, że wprowadziliśmy partnera, który dokonał zakupu, otrzymujemy od jego zakupu 15% w pierwszej linii. I to te środki, które są z zakupu partnera, wpływają wtedy na nasze konto tak zwane bonusowe i tam gromadzimy sobie środki do tego momentu, albo je wykorzystamy na potrzeby własne, bo to możemy zrobić, albo po prostu zbieramy sobie część tych środków tak, że będziemy mogli mieć możliwość zakupienia
jakiegoś pakietu inwestycyjnego. I widzicie tutaj, tu nawet one są troszeczkę więcej tych udziałów jest jak przy normalnych, no ale to też i praca jest doceniona i dyskontent, widzicie. $250, 6500, a tam było 5500, tak? To już taką możliwość też mamy, więc jeżeli, jak tu mówią w marketingu, albo masz czas, albo masz pieniądze. Jak masz pieniądze, inwestujesz, a jak masz czasu, a jak nie masz pieniędzy, to masz czas, chodzisz, szukasz, pozyskujesz i również z tego otrzymujesz. Mamy również konto tak zwane akcyjne dla partnerów, którzy drodzy Państwo, nie chcą rad, mają określone środki, chcą zrobić to jednorazowo. Mamy takie możliwości, możemy to nawet zainwestować za $50, drodzy Państwo, i uzyskać tych udziałów mniej, ale mamy znowu otwartą furtkę po to, żeby w przyszłości inwestować w te projekty celowe, gdzie mówię, możemy być wtedy udziałowcami projektów celowych, tych adresowych, tak zwanych komercyjnych, gdzie naprawdę tam budowy będą szybko szły i będzie szybka stopa zwrotu i oczywiście przyzwoite dywidendy i środki z tego uzyskamy. Tyle o ofercie, drodzy Państwo, możliwości inwestowania, etc. Kilka słów na temat nowości. Przechodzimy szybciutko. Tezy webinaru pana Masłowa, to jest bardzo ważna osoba w firmie, ponieważ, drodzy Państwo, on zajmuje się tymi wszystkimi sprawami, aspektami prawnymi, które dotyczą waszych udziałów, dziedziczenia, przystosowywania naszej technologii do prawa lokalnego, do prawa takiego nie rządowego, chodzi mi w sensie prawa międzynarodowego, ale jeżeli jesteśmy konkretnie w Niemczech, mamy takie prawo, w Polsce mamy takie prawo, w Słowenii inne, więc on się od tego wszystkiego jest, bo on po prostu te naszą technologię implementuje do tych praw. I on ma taki cykliczny, proszę Państwa, webinar, który się jest raz, dwa razy w miesiącu, to w zależności od tego, jakie pan Masłow ma możliwości. I odpowiada tam na pytania inwestorów. I ja bym chciał Państwu powiedzieć, że macie to wszystko w swoich biurach osobistych, w zakładce wiadomości. Ja gorąco polecam, żebyście się z tym zapoznawali, bo tam jest naprawdę mnóstwo informacji. Ja przeczytam Wam drodzy Państwo, poinformuję Was, o czym on mówił. Natomiast chciałbym, żebyście wiedzieli, że taka możliwość jest i pan Masłow podjął takie tematy w dniu 10 marca. A więc tak, jakie środki podjęto w związku z sytuacją w świecie? Chodzi oczywiście o ten konflikt zbrojny, który jest między Rosją i Ukrainą, ale również dotyczący Białorusi, gdzie nasza technologia jest. Jak wygląda dziedziczenie udziałów? O czym mówi Anatolij Junicki w swojej książce? Jakie są etapy projektu celowego, etc. Jak również jest tam taki schemat pokazany, jak wygląda dziedziczenie, drodzy Państwo, naszych udziałów i jak to wygląda od strony prawnej i jest tam w ogóle taki krok po kroku pokazane, jak to zrobił jeden z inwestorów, właśnie poprzez wpisanie biura, poprzez tam zarejestrowanie się u notariusza, etc. Więc naprawdę gorąco Wam polecam, żebyście do tego webinaru weszli i przeczytali sobie dokładnie, jak to wszystko wygląda. I teraz przeczytam Państwu jeden z takich ważnych elementów pana Masłowa i zarazem pytania, jaki jest status naszych udziałów, czy to są akcje? I odpowiedź pana Masłowa, prawnika zaznacza. Nie należy mylić statusu akcji łamane na udziałów na tym etapie z ich pozycją po notowaniu. Nasze udziały, chociaż tak się nazywają, są akcjami, ale te akcje stają się płynne dopiero po upublicznieniu i innym działaniu opartym na tych akcjach. Stanowią jednostkę księgową w rejestrze firm. Ich własność jest wyraźnie określona dla każdego, kto posiadał je jako akcje stanowiące zabezpieczenie i to jest podstawa do dalszych działań.
Czyli to, co mówimy wielokrotnie, drodzy Państwo, zarówno Mariusz Duszmański, jak mówię ja, mówi Pan Masłów czy Suchodojew, nasze udziały w tej chwili są naszymi takimi niezbywalnymi akcjami. Czyli one do momentu, kiedy nie będzie zakończony ten cały projekt 1.15, one mają wartość samą w sobie, ale one nie są do handlu. Dopiero po zakończeniu tego wszystkiego będzie można mówić o przekazywaniu, sprzedawaniu, drodzy Państwo, i wartości wzrostu tych naszych akcji na rynkach zewnętrznych. Dalej. I tu jest fantastyczna sprawa, bo drodzy Państwo, kończy się Expo, mówiłem Wam, za kilka dni. I na Expo, drodzy Państwo, był taki organizowany konkurs przez naszą firmę, dla wszystkich partnerów na świecie. Pierwsza tam edycja była w październiku, którzy mogli za swoją pracę, za ilość tam sprzedanych tych udziałów, nie udziałów, tylko pakietów oczywiście, i swojej pozycji, którą mają w swoich strukturach, mieli organizowane takie wyjazdy, złoty bilet, srebrny bilet, brązowy przez firmę. Oni tam dojeżdżali do Dubaju, byli oczywiście zakwaterowani na koszt firmy, a później po obejrzeniu tego wystawy Expo mieli możliwość odwiedzenia naszego centrum innowacyjnego w Szardzie. I teraz doszło do tego, że ci partnerzy z Global Expo Marathon przyjechali z Wietnamu. Dlaczego to jest taka istotna sprawa? Ponieważ partnerzy z Wietnamu od blisko półtora roku są jako kraj, który jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o inwestorów, drodzy Państwo, i o budowanie tam struktur. Oni angażują naprawdę ogromne środki finansowe, ale zarówno intelektualne, bo tam nawet już kilkukrotnie był Pan Masłow i Franciszek Solar, gdzie były przeprowadzane i przeprowadzane są rozmowy na temat budowy tam tras strunowych w tym Wietnamie. I na tym spotkaniu, które tutaj Państwo widzicie, oni byli na takim, zwiedzali tutaj Expo, ale dzisiaj też weszła taka informacja. Tu mamy nawet filmy, możecie sobie zobaczyć, kilkuminutowe, ale chciałem Wam jeszcze jedną rzecz pokazać i przekazać, że oni po tych spotkaniach pojechali na odwiedzenie naszego Centrum Innowacyjnego w Szardzie. Spotkali się tam z panem Junickim. Pan Junicki oprowadził ich oczywiście po naszym Centrum Innowacyjnym w Szardzie. Oni byli tam, widzieli ten nasz pojazd na 500 km, te miasto linearną, makietę, jak również to, że oni przedstawili mu taką wiadomość i pan Junicki to przyjął, że on jest gotowy i my jesteśmy gotowi poprzez to zaangażowanie ich i tych władz, które są w Wietnamie, budować trasy komercyjne. Więc to jest naprawdę informacja rewelacyjna. No i ja jeszcze raz naprawdę z serca gratuluję wszystkim udziałowcom i partnerom z Wietnamu, że tak mocno i tak takie zaangażowali w siłę w budowaniu i promowaniu transportu stronowego na świecie. To jest taka krótka moja historia. Widzicie Państwo, że ja skończyłem ten 3 Coaching and Business, to Wam mówiłem. Tu mamy nasze dyplomy, natomiast moja retrospekcja z wyjazdów na ekofestiwale w trzech bieżących latach, 17, 18, 19. Dwie konferencje, później brałem konferencję online, bo ze względu na COVID nie szło. Mamy tutaj to muzeum. Widzicie Skyway, jak tam, co jest tym przystankiem w Malinachorce, tam jest taka ciekawostka, że na suficie są inwestorzy wypisani, którzy tam do 16 kwietnia 2017 roku zainwestowali po $1000, ja tam jestem. Ale chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że są jeszcze dwa takie miejsca, Aleja Zasłużonych, i w którym mamy postacie takie jeden na jeden z brązu, które tam z prywatnych środków kupił pan Junicki. I to było dla partnerów, którzy zainwestowali ponad $1 000 000, i Aleja Zasłużonych, i Sady i Krzewy, w których mamy własne swoje drzewka imienne, dla partnerów, którzy zainwestowali $3000 do tego 16 kwietnia, i 5 mają drzewa.
Ja nie miałem wtedy takiej inwestycji, więc znalazłem się na suficie, natomiast mam w swojej grupie partnerkę z Wielkiej Brytanii, która ma swoje drzewo, i Mariusz Duszmański, mój sponsor, też się tam znalazł ze swoim drzewem. Także gratuluję im serdecznie. Mam jeszcze taką możliwość poprzez tą, proszę Państwa, Future and the Face, tą promocję, gdzie możemy sobie zakupić własny hologram i też to będzie prezentowane zarówno w Marina Horce, jak i w Centrum Innowacyjnym w Szarczy. Jeżeli byście mieli jakieś pytania odnośnie Waszych udziałów, dziedziczenia, drodzy Państwo, aspektów prawnych, etc., Pan Masłow, o którym mówiłem wcześniej, przyjmuje takie pytania na tak zwanej ankiecie. Możecie ją wypełnić. On przy najbliższym webinarze będzie na to odpowiadał. Ja miałem okazję 2-3-krotnie tam się z nim rozmawiać, napisać takie pytania i oczywiście na nie odpowiedział. Więc jeżeli macie takie pytania, to proszę bardzo do niego. Ja natomiast w tej chwili dziękuję za uwagę. Jeżeli macie do mnie pytania, czekam chwilę, proszę pisać na czatach. Natomiast chciałem Was poinformować, że następny webinar odbędzie się 5 kwietnia, to jest we wtorek o godzinie 19, to będzie duplikacja Mariusz Duszmański, natomiast ja będę startował od 14 kwietnia z technologią, także serdecznie zapraszamy. Natomiast jeżeli macie pytania, na które mogę Wam odpowiedzieć, proszę pisać, czekam chwilę, odpowiadam na Państwa pytania. Nie ma pytań. Dziękuję za uwagę. Zapraszam 14 kwietnia na godzinę 19. Tak jest, 14. Okay. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Zdrowia życzę. I zapraszam na następne spotkanie.